Jaka była atmosfera na Oscarach? Czy w ogóle poznałaś osoby ze świata show biznesu, tego zagranicznego, które tam były obecne? Osobiście nie, gdyż to jest koktajl party, każdy jest w swoim towarzystwie, to znaczy mówię już po imprezie, no bo na imprezie samej wszyscy siedzą i jakby nie ma nawet jak dojść, ale no jest to... Po prostu też wydawało mi się wtedy niekulturalne, żeby kogoś gdzieś zaczepiać, robić sobie zdjęcia czy coś takiego, ale uścisnęłam, znaczy właściwie on, znaczy z koleżanką Elzą również z Norwegii, uścisnęłyśmy dłoń Joaquinowi Phoenixowi, bo właśnie na imprezie przechodził z mamą, uśmiechnął się do nas i pogratulował występu i właśnie uścisnęliśmy sobie dłonie. Tak, wspomniałaś o tym zdjęciu i zaraz mamy w pamięci zdjęcie Kingi Rusin z Adele, widziałaś? Zdjęcie widziałam, tak, ale nie byłam na tej imprezie. Rozumiem, ale czyli to jest tak troszeczkę uważane, że jednak no, to nie jest kulturalne do końca robić sobie zdjęcia na tego typu imprezach? To jest, myślę, każdego wybór. Jakby na tej imprezie, na której ja byłam, to jest taka główna impreza zaczynająca, potem z tej imprezy dopiero się wszyscy rozchodzą na te imprezy Vanity Fair, czy właśnie do artystów, nie wiem, Beyoncé, czy Eltona Johna. My byłyśmy na tej głównej imprezie, gdzie to jest bardziej oficjalne, więc myślę, że to po prostu nie wypada. Jeżeli ktoś już jakby ze sobą rozmawia, prawda, na imprezie takiej już luźnej później, to myślę, że to nie ma nic przeciwko temu. No.